Drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, jak pewnie wiecie, tydzień temu uruchomiliśmy konkurs z okazji premiery 10 odcinka naszego podcastu. Sam konkurs polega na tym, żeby stworzyć mem nawiązujący do właśnie naszych postaci, do sytuacji, które je spotkały, albo coś luźno związanego właśnie z naszymi przygodami. Więc zapraszam na nasz fanpage na Facebooku, żeby sprawdzić, jaki jest dokładny regulamin całego konkursu, a w same prace nadsyłajcie na k20podcast@gmail.com. Życzę Wam powodzenia. Co do odcinka, chciałbym zwrócić Wam uwagę na jedną rzecz. Jeśli kiedykolwiek podczas swoich własnych sesji postanowicie się oddać w ręce lekarza, tutaj uzdrowiciela, który nie ma żadnego wyszkolenia medycznego, zastanówcie się nad tym dwa razy, bo mówię poważnie. Więc zapraszam Was na odcinek pod tytułem Rolfie, lecz się sam. To zaczniemy od tego, że dodamy, myślę, od dzisiaj dwie rzeczy. Po pierwsze, to, co chcieliśmy już poradzić ostatnio, tylko w sumie nam nie do końca wyszło, że za każdym razem, jak będziecie walczyć z grupą przeciwników, to ostatnie zabójstwo, osoba, która zabija przeciwnika, opisuje sama, w jaki tam sobie sposób chce. To jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, i to jest coś, co przeczytałem, obejrzałem sobie, jest to taka dość ciekawa zasada, którą mam ochotę wprowadzić, która wywala takie głupie sytuacje w stylu: znaleźliście jakiś stary manuskrypt i napisany jest po, załóżmy, elficku. I nagle wszyscy: dobra, to ja rzucam na arkanę, to ja rzucam na arkanę, to ja rzucam na arkanę, to ja rzucam na arkanę. Gdzie tak naprawdę tylko niektóre osoby powinny być w stanie zabrać się do tego. Na przykład nie widzę sensu, żeby na przykład Rolf miał rzucać na coś takiego, na jakiś tysiącletni elfi manuskrypt. Więc dlaczego? Zastrzegam sobie prawo powiedzenia, na przykład, jeżeli ktoś chce rzucać na wiedzę na temat jakiegoś przeciwnika, albo jakiśkolwiek rzut, tak jak na przykład był rzut na okultyzm w sprawie zastygniętej mazi na drzwiach, zastrzegam sobie prawo do powiedzenia: tylko osoby, które mają na przykład wytrenowany okultyzm, mogą rzucić. Albo na przykład tylko i wyłącznie Rolf z Ragdarem. Rolf z Ragdarem co? Ojej. Na przykład. Ale z drugiej strony, żeby to nie było mega utrudnienie dla was, czasem, jeżeli będzie sytuacja, do której ktoś powinien mieć lepszą sposobność, żeby coś zrobić, nie będzie musiała wykonywać rzutu. W stylu na przykład rakun się skrada po raz, kurde, 20 przez ten sam korytarz, to nie będzie musiał rzucać na skradanie jako łotrzyk. Po prostu skrada się przez ten korytarz, uznajemy za udane. Albo na przykład Ragdar po raz, nie wiem, 10 na jednej sesji próbuje się przedstawić, nie musi na to rzucać, bo wszyscy wiedzą, jak się nazywa. Tak. Teraz już wszyscy. I myślę, że to właśnie rozwiąże problemy w stylu: rakun chce rozbroić pułapkę, nie udało mu się, Ragdar podchodzi, rozbraja pułapkę. Gdzie fabularnie i sensownie to po prostu się... No, mi to nie gra. Znaczy, no, Ragdar ją rozwalił, to... Na przykład, ale chodzi mi o po prostu sens wykonywania niektórych testów przez niektóre postacie, albo wymuszenie na kimś niektórego testu. Gdzie w Pathfinderze już niektóre rzeczy mają taki przymus, na przykład niektóre pułapki mogą być tylko rozbrajane, jeżeli ma się mistrzowskie złodziejstwo. Wcześniej z automatu jest to porażka. Więc troszeczkę po prostu podkręcam tę zasadę i ułatwiam pod tym względem, że czasem nie będziecie musieli na coś rzucać. Okej? Okej. Czyli jeżeli wystarczająco często będę używał chleba do wyleczenia ran, w końcu ktoś odzyska po tym HP? W końcu ktoś umrze. Tak, prędzej. Dobra. W końcu zwracam się gołębie. Dobra, to wracajmy do miejsca, w którym zakończyliśmy, czyli Adara otworzyła drzwi. Jej. Z grobowców zaczęły wyłazić szkielety, w tym jeden ubrany w pełne oporządzenie piekielnych rycerzy. Nie wszyscy jesteście w tym pomieszczeniu. Jest, z tego co widzę, Adara, za nią stoi Alak, a Ragdar, Rolf i Rakun są w zupełnie innym miejscu. Będzie a ciekawe. I tak chyba ja reaguję najwolniej, bo już sobie rzuciłam na inicjatywę. Czaję. Dobra, to rzucamy. Ile tam Adara wyrzuciła? Aha! No! 8, czyli 1.
Albo znaczy, jeden, czyli 8. Nieważne. Ja mam 24, jak coś w sumie. 24, ładnie. Adara 8, Ragdar ile? 11. I Rakun. I Rakun 15. 25. A, 25. Nie, to stare było. Tak, tak, 25. Dobra, to jeszcze rzucę za szkielety. I za Alaka. Uh-huh. Nagle Alak stwierdzi, a to moi przodkowie, nie będę z nimi walczył. Ja ściągnie twarz. Karolina, masz przygotowaną drugą postać? Tak, będę bardem. O nie, mam nadzieję, że nie będziesz śpiewała. Będę. Toss a coin to the witcher. Ogarnę sobie jakieś plenty. Ukulele. Ukulele. Kazoo. O Boże, nie. Przywiozę sobie keyboard z domu. You're my best friend. Okej. Okay. Inicjatywa rzucona. Runda pierwsza. Zacznie Alak. Nie, to nie jest Alak. Oj, pomyliły mi się ikonki, bo takie podobne. Zaczyna szkielet ten opancerzony. To gramy w kamień papier nożyce. Haha. Dobrze. No powinien być pierwszy. Cóż on może. Cóż on może zrobić? Nie. Mówiłem, że jeżeli jest remis, to zaczynają przeciwnicy. Już ostatnio o tym rozmawialiśmy. A dobra, zapomniałem. Okej, okay, więc pierwszy. Cóż on może zrobić? A, prędkości nie ma za wiele, ale pierwsza akcja podejdzie tutaj. Druga akcja podejdzie bezpośrednio do Adary. Mhm. I jako trzecia akcja, ponieważ nie wyciągnął żadnej broni, to po prostu spróbuje ją ciachnąć swoimi pazurami, ponieważ ma dość zaostrzone paluszki. Serio? 18. O, to nie trafia. Nawet nie pytam. Uff. Rakun. No w tym momencie przeciwnicy są nieświadomi naszej obecności, nie? Jak najbardziej. O was nie wiedzą. A ta ściana, która nas dzieli, to jest jakaś gruba ściana, nie? No, ja bym powiedział, że tak przynajmniej na dwie stopy. Gruba. No nie przebije się przez nią raczej. Nie. Ale goblinie stopy, czy na przykład orcze stopy? Przemilcie. Stopy żelaza. czy mogę teraz się zacząć skradać, skoro mnie nie widzą, czy coś w tym stylu? Możesz. Jak najbardziej możesz się zacząć skradać, ale robisz to w tym momencie w taki sposób, że rzucasz na skradanie, poruszasz się i ten rzut liczy się po prostu do tego momentu, w którym dojdziesz. Natomiast w tym momencie nie musisz rzucać, póki oni w ogóle nie mają pojęcia, że tam jesteś. Rzucić na skradanie możesz dopiero jak wyjdziesz, że tak powiem, na miejsce, które ewentualnie mogliby zauważyć. Mhm. No i przypominam, że skradanie się jest też dwa razy wolniejsze od normalnego ruchu. Okej. Dobra. Czy oni są w ogóle nieświadomi tego, że jest ktoś w tym drugim pomieszczeniu? Masz taką nadzieję. Dobrze. To ja bym poszedł w kierunku tamtego pomieszczenia, tylko zacznę liczyć. I tutaj zostanę. Jako trzecia akcja. Okej. Rolf. No dawaj tą swoją super akcję. Ale pytanko, my jesteśmy świadomi, że ktoś tam jest. No, zakładam, że tak. No, słyszeliście, że coś się zaczęło tam chrobotać, przebijać, odsuwać, więc wiecie, że coś się dzieje. Usłyszeliśmy takie donośne, półelfickie kurwa. Jak to rozegrać? Ty to w ogóle jakoś życia masz mało. Cicho. Polecam chlebek. Ci zaraz ten chlebek, wiesz... Będą lębasy Ragdara. Ragdasy. Ragdasy. Lębary. Czy mogę skończyć ruch na czyimś miejscu, jeśli w kolejnej akcji znowu się ruszę? Nie. Czy mogę skończyć obok Ragdara tam powyżej trochę, tutaj, w tym miejscu? Możesz. Staniesz na czyichś prochach? Nie mam w tym problemu. Rakun widzę zesnie. No tak, w jednej akcji przechodzę obok Ragdara, w drugiej akcji idę tutaj. Zaraz za Rakunem, tutaj za łąkiem. Jeszcze nie widzę wrogów, z tego co się domyślam. No, jednego widzisz.
Okej. No ale tak za bardzo nie będę miał możliwości wykonania jakiejś sensownej akcji. Ale w tym momencie widzisz, także w tym momencie widzisz jeden szkielet i to jest wszystko, co wiesz. Ale jakby może się na mnie rzucić, więc rzucę na siebie tarczę. Mhm. Więc oczywiście rzucam zaklęcie. Zniosę kufel jako tarczę, jeszcze trochę tu powalczę. I oczywiście zasłaniam się magiczną tarczą przed sobą, którą będę mógł użyć w momencie, kiedy przeciwnik postanowi mnie zaatakować. Aha, jako reakcję, okej. No i tyle. Tura Alaka. Alak stoi za Adarą, patrzy się nad jej ramieniem, co się dzieje i widzisz Adara, że jest w szoku i nie rusza się z miejsca i nic nie robi, jest w szoku. Super. Pierwszy jest szkielet, który jest na środku. Tenże szkielet podejdzie do Adary, no bo gdzież indziej miałby podejść. Mm-hmm. Jako drugą akcję wyciąga Sejmitar i próbuje cię ciachnąć. To jest 18, kurka wodna. I tyle. Następnie ten, który też jest blisko, on zrobi to samo. Natomiast oni cię w tym momencie flankują, czyli masz minus 2 do klasy pancerza, pamiętaj o tym. I on robi dokładnie to samo. Wyciąga sejmitar i próbuje ciachnąć Adarę. Zgadnijcie, ile wyrzuciłem. Macie jedną 18? Szansę. Oczywiście, że 18. No ale skoro ja mam minus 2, to mam 17 klasy pancerza w tym momencie. Czego ty się przypominasz? A to dobrze, to dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie zadaję ci 4 punkty obrażeń. Zadrapany. Teraz ten, który jest najdalej od Adary i on zauważył Rolfa i pójdzie w jego stronę. Stanie tutaj, wyciągnie sejmitar i uderzy. Zasłonię się tarczą. Tarcza dodaje ci 1 do klasy pancerza, ale możesz też ją... Aha, możesz też się zasłonić jako reakcję. Okej. Okay. On wyrzucił 24. Czyli trafia. I twoja tarcza ma twardości ile? 5, prawda? 5. To jest taka klasyczna, czyli 5. Dobrze, więc zadaje 4 punkty obrażenia, czyli wszystko wchodzi w tarczę. Tarczę. Idealnie. Okej. Okay. No i w tym momencie twoja tarcza znika, bo nią zablokowałeś. Mhm. Teraz kolejny szkielet, który jest przy Adarze. Pierwsza akcja podchodzi, druga wyciąga sejmitar i... Dźg! Za... O Jezu, 12. Tam się jakiś Matrix odpierdziela chyba. Ja nie wiem, jak to musi wyglądać, ale... Dobrze, Ragnar. To nie jest mój dzień. Jak mamy widzenie w sobym świetle, to jak obok nas stoi przeciwnik, to nie ma problemu, jeżeli będzie ciemno, prawda? Widzenie w słabym świetle zawsze wymusza rzut na 20% trafienia. To bez moich światełek będzie ciemno, nie? Bez światełek będzie ciemno. Znaczy się wokół mnie na 20 stóp, tak? Na 20? Tak, wokół ciebie jest światło z twojego wisiora, bo ty ciągle tak, masz... Tak, tak, chodzi o Adarę. Ale też będzie cięższa w trafieniu, bo jakby wątpię, żeby szkielety miały widzenie w ciemności. No chyba, że mają widzenie bez światła, nie blind sight tak zwany. Mimo tego, dobrze, że oczu nie mają raczej. No właśnie. Chodź. Więc w takim razie pierwszą akcję na pewno podtrzymuje moje zaklęcie światła. To jest dancing light, będące światełka. No i drugą chyba podejdę za Rolfa. I widzę tego szkieleta, czy nie? Widzisz, ale jeżeli byś chciał go trafiać, to na minus 1. Czuję nie, orczy nie, oddech. Nie chcę go trafiać, chcę... Ha. Mogę krzykiem jakoś odwrócić jego uwagę, w sensie to będzie jako akcja pomocy dla przyszłego jakby ciosu. Możesz spróbować, zależy w czym będziesz chciał pomóc. Musisz powiedzieć, czemu to ma pomóc, czy atakowi, czy... Czy czemu? Okej, okay, tylko... To może inaczej. Spróbuję najpierw krzykiem zastraszyć tego szkieleta. Takim dzikim, bojowym okrzykiem sprawić, że zacznę się ze strachu. Ciekawy jestem, co zadziała na szkielet. Proszę bardzo. No krzycz. 24. To teraz krzycz. 24. O tak.
On miał się przestraszyć, czy podniecić? Muszę powiedzieć, że zadziwiająco miało to wpływ na ten szkielet, na tego szkieleta. Tak? Na tego szkieleta. Tak, jak najbardziej. Ile wyrzuciłeś? 24. 24 to jest krytyczny sukces na zastraszaniu, czyli ten szkielet jest w tym momencie przestraszony 2. Tak! W jaki sposób... A nie, czekajcie. Czy zastraszanie to jest akcja mentalna? Tak, jest. To jest zastraszanie jest umiejętnością głosową, wymagającą koncentracji, działającą na emocjach i mentalną. Niestety jednak to na niego nie działa. Ajajaj. Wybaczcie. Wybacz. Ładny był ryk, krytyczny sukces, ale nie ma to wpływu jednak na niego. No tego się spodziewałem, ale nie miałem żadnego do roboty, to mogłem sprawdzić. Aż ropa przeszły ciarki. Tak, wszyscy inni się zastraszyli. Dobra, zaczniemy od tych słabszych, bo ich będzie łatwiej pokonać. Więc używam podwójnego cięcia w tego na górze, nade mną. A ty podwójne cięcie możesz używać tylko na jeden cel, czy możesz w pierwszym ataku podwójnego... Okej, dobra. To jest 25 długim mieczem i 11 krótkim. Długim trafiasz. Za 11. Za 11 ciętych, zgadza się? Mhm, tak. Dobrze, a więc długim mieczem przecinasz miejsce, w którym czaszka styka się z kręgosłupem, ona odpada i szkielet pada na ziemię. Okej, okay, i jako ostatnią akcję chciałabym spróbować jakby pomóc Alakowi, żeby się otrząsnął z tego szoku czy coś. Pytanie brzmi, czy ja mam, nie wiem, rzucić na coś? Rzuć na... Zależy w jaki sposób chcesz to zrobić. Dobra, więc ja po prostu krzyczę do Alaka, że... Alak, potrzebuje twojej pomocy! Rzuć po prostu na charyzmę. Omega, to pewnie będzie złe. To jest złe, fuj. Ile? 6. 6. Dobrze. Czas na szkieleta, który jeszcze się nie ruszał, bo miał zarąbiście dużą inicjatywę w wysokości 3. On, słysząc ryk Ragdara... Ups. Dzięki. Staje na północ od Rolfa, wyżej. To były dwie akcje ruchu. I wyciąga krótki łuk. I runda druga. W Rolfa? No nie, nie ma czwartej akcji. Runda druga. Czas na... kościanego, piekielnego rycerza. Który to? Zobaczmy, ja już nie jestem oplankowana. Nie jesteś. Zobaczmy, co ciekawego może on zrobić. Okej, okay, więc zza pleców wyciąga przytroczoną tam wcześniej halabardę. Odsuwa się trochę od ciebie. A właśnie, chwileczkę, muszę coś sprawdzić tylko, bo nie jestem pewien. Halabarda jako broń z zasięgiem na 10 stóp. Czyli będzie miał pewnie zastanawiam się po prostu, czy można nią zaatakować na blisko, czy nie. Już patrzę, czekajcie. Jeżeli broń ma zasięg 10, to może być użyta do ataku postaci w odległości 10 stóp. Aha, nie, może. Może i to nie ma kary. Po prostu może atakować blisko i daleko. Tak, to jest jedyna różnica. A mam pytanie jeszcze jedno. Jest to jakaś... forma akcji typu sprint, że na przykład mógł przejść większą ilość... No nie, po to jest właśnie możliwość tego, że możesz wykonać 2-3 akcje ruchu w górze. Tak jak w poprzednich edycjach i w dedekach po prostu używałeś podwójnej akcji ruchu i nie mogłeś zaatakować, to był właśnie sprint. Tak tutaj masz 3 akcje i możesz wszystkie wykorzystać na ruch albo tylko 2. Dobrze, więc on wyciągnął halabardę i będzie nie musi się odsuwać, więc będzie po prostu próbował się nią zamachnąć. O, to może zaboleć, od razu ostrzegam. 26. Mhm. Trafia i zadaje ci 8 punktów obrażeń, ale to nie wszystko. Rzuć na wolę. 19. Nic ci się nie dzieje. I ma jeszcze jedną akcję, więc spróbuję zrobić to samo, czyli na minus 5. To jest 9, nawet nie pytam, nie trafia. Rakun. Czy te drzwi obok nas, nie te, przez które patrzy Rolf, tylko te obok jego, są otwarte czy zamknięte w tym momencie? Przechodziliśmy przez nie? Przechodziliście przez nie, są otwarte. Okej, okay, jestem nadal niewykryty.
jeszcze o tobie nic nie wiem. Jeżeli teraz będziesz chciał przejść, to musisz rzucić na skradanie. Mhm. Czy te sarkofagi, posągi, które są w pokoju na zachodzie, są na tyle dalekie, wysokie, że mógłbym się za nimi skryć? Jak najbardziej. Okej. Okay. To pierwsza akcja, chciałbym się podkraść tutaj. Mhm, rzuć na skradanie. Czyli skryć się. 21. Okej. Okay. Co dalej? Następnie, jeśli chcę przejść za tymi sarkofagami, to nadal mam się skradać, w sensie rzucać? Nie, w tym przypadku nie musisz. Natomiast pamiętaj, że poruszasz się z połową prędkości wtedy. Okej, okay. Czyli 12,5 stopy. To gorzej, ale przechodząc w to miejsce do kantu, nadal jestem niewidoczny, jak się haguję do ściany, nie? Jeżeli tutaj zakończysz tamtą turę, to tak. Dobra, to ten ruch skończę w ten sposób. Miałem z poprzedniej akcji walki rapier chyba, nie? Tak. To mi teraz na szybko wytłumacz, jak wygląda jeszcze przerzucenie znaczy, opóźnienia. W tym momencie już nie możesz, bo już zacząłeś coś robić. Jeżeli chciałbyś opóźnić, to jest to opóźnienie całego ruchu. A, czyli całej tury, okej. Okay. Tak. Dobrze. Czy mam pod nogami kamyk? Myślę, że jakiś się znajdzie. To ja bym chciał rzucić tym kamykiem do przeciwległego końca pomieszczenia na północ. Gdzie mniej więcej? Zupełnie nade mnie w te drzwi u góry. Okej, okay, to rzuć na zręczność. 23. Okej, okay, rzucasz kamieniem, kamyczkiem w drzwi. Na to była nawet naturalna 20. Robię dziurę w drzwiach. Nie, trafiłeś. Okej. Okay. No i tyle. Ale prosto w dziurkę od klucza. Prosto w dziurkę od klucza, więc nic się nie dzieje. Nie, trafiłeś w drzwi. Okej. Okay. Rolf. Okej, okay, ja mam rapier w ręce. Co jest złe? Nie, dlaczego? Bo kościotrupy są odporne w dużej mierze na obrażenia kłute? Nie, dlaczego? Dobra. Rzucam rapier na ziemię, znaczy upuszczam rapier i wyciągam buzdygan. Hmm. To jest jedna akcja. No to w drugiej akcji zaatakuję kościotrupa, który stoi obok mnie. Proszę bardzo. No i moja super uber rozkminiona akcja przez cały tydzień nie wyjdzie, no raczej. Dobra, gdzie mam ten buzdygan? 15. Szkielet blokuje twój cios swoją tarczą. Jeszcze jedna akcja. Próbuję jeszcze raz na minus 5. Proszę bardzo. Ha, 24 krytyk. No, oczywiście, że trafiasz. I wyrzuć na obrażenia, a potem zobaczymy, czy jest sens ciągnąć kartę. 6! I razy 2, bo to jest krytyk, czyli 12. 12 obuchowych. Nie ma sensu rzucać, wyciągać karty. Wgniatasz czaszkę aż po sam... Po sam mostek i szkielet też pada. Po miednicę od góry do dołu pada. Idealnie. Nice. Dobrze. Teraz tura Alaka i Alak trochę się otrząsnął z tego, co widzi i patrzy z nadal nad ramieniem Adary i... Ale to nie... Ja nie mogę. Przecież to... I widzicie, że zmaga się w sobie z tym, czy ma walczyć ze... Kto wie, czy to byli jego kiedyś współ... rycerze, współbratymcy, czy może ktoś kogo znał, może ktoś o kimś słyszał, ale otrząsa się, wyciąga zza pleców swój dwuręczny miecz, mija Adarę od północy, patrzy się na ciebie i mówi, nie martw się, damy sobie z nimi radę. I próbuje trafić ten opancerzony szkielet za 26 i to jest trafienie. I zadaje 8 punktów obrażeń. Widzisz, jak trafia. Chyba coś mu zrobił, ponieważ ten aż zatrząsł się na nogach. Następnie szkielet, który jest na południe od ciebie, spróbuje machnąć sejmitarem 3 razy, bo czemu by nie? Pierwszy raz za 22. I zadaje 7 punktów obrażeń. Drugi raz za... 13, czyli nie trafia, i trzeci raz za 1,
Nienaturalna jedynka, po prostu mam 5 minus 4, to jest 1, czyli nie trafia. Kolejny jest ten szkielet... A nie, tego szkieletu już nie ma. To jest ten szkielet, który został zmiażdżony przez Rolfa. A więc teraz ten szkielet, który jest obok Adary na skos od niej. On reaguje na to, co zrobił Alak, więc pierwsze, co zrobi, spróbuje obejść swojego, nazwijmy to, dowódcę naokoło. Więc ruszy się. A ja mam atak okazyjny. Możesz go wykorzystać, jeżeli chcesz. Yep. Proszę bardzo. Więc zaatakuję go długim mieczem. 12. Niestety to nie jest trafienie, więc on po prostu przechodzi obok opancerzonego i próbuje trafić Alaka. Za 11 nie ma mowy. I drugi raz za 4 też nie ma mowy. To nie jest mój dzień na rzuty, naprawdę. Ragnar. Nie narzekamy. Cieszymy się. Ale ja nie. Dębico. To jest 11 odcinek, mógłbym już kogoś zabić. Dobra, to pierwszą akcją podtrzymuję światło. Drugą się przemieszczam. Tu jest 25. A ojcze, tu też się będę przemieszczał. Dobrze. I tyle. Adara. Atakuję tego na dole pod moim cięciem. Ale patrzcie się, jaka sprytna, nie? Najpierw miniony. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I długim mieczem to jest 22. A krótkim 14, więc pewnie tylko długi trafia. Tylko długi trafia. 4 obrażenia. 4 obrażenia. Wbijasz się między żebra, wyciągasz miecz, nie widzisz, żeby to miało jakikolwiek efekt. To spróbuję jeszcze raz zaatakować długim mieczem. To jest 23, ale mam minus ile? Minus 5, ale to trafia. To 8 obrażeń. 8 obrażeń. Tym razem wbiłaś się w jedno z żeber, odłupałaś kawałek, ale ten szkielet nadal stoi. Okej. Okay. I teraz ten, który jest na północ od Rolfa i Rakuna. Ten szkielet z kolei usłyszał, jak kamyczkiem coś uderzyło w drzwi, więc idzie sprawdzić, co tam się dzieje. Puk, puk, kto tam? Okej, okay, dobra, więc ten szkielet poszedł na północ i tam zostaje. Tam siedzi. A patrzy w stronę drzwi? Patrzy w stronę drzwi, sprawdza, co się dzieje. Jest na tyle tym zainteresowany, że stoi tam i przygląda się drzwiom. No nie ukrywajmy, nie są to istoty o najwyższej inteligencji. Dobrze, runda trzecia. I znowu nasz opancerzony, ulubiony kolega. On będzie chciał uderzyć Alaka swoją halabardą. I jest to 23, czyli trafia, zadając mu 9 punktów obrażeń i Alak wykonuje test na wolę i nic mu się dalej nie dzieje. Drugą akcją ten sam szkielet odwija się w drugą stronę, w stronę Adary, czyli to już jest na minus 5, za 20. Trafia, zadaje obrażeń 7. I rzuć na wolę. 11. 11. Czujesz nagle w swojej głowie ból, jakby ktoś wbijał ci dziesiątki rozżarzonych gwoździ w czaszkę. Ten ból emanuje coraz niżej, aż do twojego kręgosłupa i jesteś ogłuszona na jedną turę. Rakun. Czy jeśli mam 25 ruchu, to 3 klatki przejdę na połowie? Jeżeli masz 25, 3 klatki, powiedzmy, że tak. No to się skradam do tego szkieleta. Mhm. Tylko czyli musisz rzucić na skradanie. Tak. 16. Nie wydaje się, żeby cię zauważył. Okej, okay. Czyli zakładając, że mnie nie zauważył, to czy atak z ukrycia w tym momencie działa? Jak najbardziej. Czyli traktujesz go, jakby był nieprzygotowany. Tak, to chciałbym go zaatakować rapierem, który mam wyciągnięty. I to jest 15. Trafiasz go, ponieważ jest nieprzygotowany. I 9 damage'a. I do tego 1k6, tak? Nie, masz od razu, już ci rzuciło 3 za atak z ukrycia. Jak tam spojrzysz sobie, a, od razu wlicza. Czyli w sumie... 12. 12 obrażeń. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale zaszedłeś go po cichu od tyłu i wbiłeś mu rapier od spodu w czaszkę i wyciągając, on się po prostu rozleciał na kawałki. To była druga akcja.
Ładne, ładne. Jeszcze jedna. Dobra, to teraz już skradać się raczej nie ma, a nie są jeszcze dwa żywe oprócz tego gościa. W tym momencie, jak jestem tak daleko od nich, to nadal mam te minus do poruszania się, tak? No nie, jeżeli chcesz podejść normalnie, to po prostu idziesz bez rzucenia na skradanie. Natomiast wtedy na tak, pewno... Tak, ale jakbym się chciał skradać, to nadal... Nadal, tak, nadal ze spowolnieniem. Dobra, to powiedzmy, że się skradam i po prostu przechodzę na drugą stronę ściany. Okej, Rolf. Ktoś tu ma jeden HP. No i tak jakoś za bardzo do ciebie nie dobiegnę. No trzeba było już dawno temu wyjść z powrotem do tego, w tego pokoju i się zamknąć, tak? Ja się w ogóle zastanawiam, czy Rolf widzi, że tobie się coś tam dzieje z takiej odległości. No, on czuje to w głębi serca! Tak. Dokładnie to robi. To po prostu zawał. Czuję to w kościach. Śmieszek. Proszę. Będę dawał punkty bohaterstwa za suchary normalnie. Suchary, śmieszne żarty, to ja już powinnam mieć jeden, halo. No nie, no nie mówimy o twoim życiu, tylko o żartach, prawda? Ale... Ktoś tu dostał punkt! Słychać strzały w trzeciej minucie, widzę. Podbiegnę do przed Ragdara. To były dwie akcje, rozumiem? Tak. No i kurde co, no jakby mam bardzo małą... Nie mogę się wyleczyć. Nie możesz zaatakować. Siebie możesz, bo to na dotyk jedna akcja, tak? Znaczy tylko, że jemu zostało ostatnie leczenie. A ja go nie chcę tutaj tak by, powiedzmy... Pytanie, jeśli korzystam ze zwoju leczenia, to zwój leczenia ma zapisany na sobie jakby... Inaczej. Czy on ma 1K8, czy ma 1K10, tak jak ja mam? K8. Ty masz tu jeszcze różdżkę do leczenia, tak? Tak, ale też musiałbym ją wyciągnąć. Możesz coś dopisać z dołu. Krzyżyk, gwiazdeczka. Leczy tak. K10. No tak, już dopasuje trochę więcej niż K10, co? Dobra, w takim razie... Skoro wiemy, że krzyk na nie nie działa, bo w dyganem przecież nie rzucę, no. Możesz odwrócić ich uwagę, żeby... Adara miała albo Alak plusy do uderzenia. Możesz spróbować pomóc. Mogę też pomóc Ragdarowi. Albo nie, Alak ma szybciej turę. Dobra, w takim razie... Ale wie, na jakiej zasadzie mogę mu pomóc? Nie wiem, skandując do niego? Dasz radę, stary? Raczej odwracając uwagę szkieletem, przerzucając mnie jakimiś kamieniami czy coś. Możesz spróbować, po prostu wtedy rzuć K20. Dobra, staram się przekazać, nie wiem, Alakowi jakieś... Jakieś strategiczne... To co widzę po prostu z tej strony od kościotrupów, może jestem w stanie mu coś przekazać, co mu pomoże w walce. Dobrze, rzuć, ponieważ będzie to miało pomóc na... tak się zastanawiam. A jesteś za daleko, żeby pomóc w ten sposób. Rzuć po prostu K20 i powiem, czy to coś dało, czy nie potem. 16. Okej, niech będzie. Tura Alaka, więc Alak w tym momencie... Cóż on może biedny zrobić? Widzi, że Adara właśnie potężnie oberwała. Kurczę, nie za bardzo ma co zrobić. Bardzo by chciał pomóc. Mam potki. Ale ona to pewnie nie wie. No, nie. Ale jesteś ogłuszona, czyli tracisz wszystkie akcje w tej rundzie. Nie, nie, tylko jedną. To jest ogłuszona jeden, straci. A, bo powiedziałeś nie ogłuszona jeden, tylko ogłuszona jedną rundę. Tak, tak. Chodziło mi o ogłuszona jeden, straci po prostu jedną akcję. Dobra, nie no. Co on może robić? W tym momencie jest... Na tyle klapki na oczach ma i patrzy się na tego pancerzonego przed sobą, że spróbuje go uderzyć, używając potężnego uderzenia, potężnego ataku. Zobaczmy, czy mu dobrze, to wyjdzie. Dobrze, że Adary nie uderzył, skoro tak samo wygląda, to wygląda jak kościotrup. I to jest 22, to trafia i zadaje, czyli zadaje podwójne obrażenia. To wyrzuciłem 2 na K12, czyli 4 plus 8, 12 punktów obrażeń. I trzecią akcją spróbuję po prostu raz normalnie uderzyć. Ale to już nie trafia, nawet nie będę. Dobrze, szkielet, który jest na południe od Adary. Czyli czekaj, Alak zadał temu opancerzonemu 12 obrażeń niby? Tak. Interesting. Dobrze, ten szkielet, który jest na południe, widzi, że Adara jest w kiepskim stanie i spróbuje to jak najbardziej wykorzystać. Więc ciach sejmitarem. 10. Mhm. Drugi raz. 10. Mhm. I trzeci raz. Oby tak dalej.
8! Masz jeden punkt życia, jak... Szkielet wygląda jeszcze gorzej od Adary. Dobra, ten, który jest na lewo od Alaka, zwrócił uwagę na Rolfa, a więc idź, odwraca się w stronę Rolfa i zaczyna iść w jego stronę. Alak to wykorzystuje, używając ataku okazyjnego. I trafia go, odcinając mu głowę. Patrzcie. To mówisz, że co? Że mistrz... sam zabijasz swoje potworki? Ja tak, mistrz gry po prostu gra sam. Jeszcze skończymy w takim momencie, że nie będzie żaden cliffhanger i tak dalej, to już w ogóle według ciebie będzie sesja nieudana. Kurna, Alakowi wtedy łeb eksploduje, jak Boga kocham. Ragdar, teraz... To pierwszą akcją oczywiście podtrzymuję światełka. No i ponieważ Alak zabił mój cel, to drugą akcją muszę podejść. I trzecią akcją... Ja miałem kurzę załadowaną w rękach poprzednim razem, tak? Tak jest. To strzelam z kuszy do tego szkieleta na samym dole, co był raniony przez Adarę. To będzie na minus 1. Trudno. 20... Oj, czekaj, to jest... No, użyłeś ataku pięścią, to nie jest to. A, ale to ma tyle samo bonusu do tego trafienia, co moja kusza. Okej, okay, czyli masz 21. Trafiasz, rzuć na obrażenia. 7. Kujących. 7 kujących. Zaskoczę cię, ale to wystarczy, żeby wbić bełd w oczodół i szkielet osuwa się powoli na ziemię. Ja ciebie zaskoczę, bo mnie nie zaskoczyłeś, bo wiedziałem, że ma 1 HP, bo pamiętam z poprzedniej walki ile mają HP i wiedziałem, że został 1. Jaki metagamer. A żebyś... Jesteś za mądry na orka. Dobra, nie jeszcze masz jedną akcję chyba, prawda? Nie, to były 3. A nie, bo podtrzymywałeś światełka. Okej, okay, Adara, jak się czujesz? Ragnar ma 14 inteligencji, więc widział, że szkielet jest ranny. Ja piję miksturkę leczenia. A masz ją w ręce? No nie, wyciągam jedną akcją i drugą akcją piję. Mhm. Okay. Tylko, że w momencie, kiedy wyciągasz miksturkę leczenia, ten szkielet, który stoi naprzeciwko ciebie, wykorzystuje swój atak okazyjny. No! Oczywiście. Użycie miksturki jest akcją manipulacji. O ja pierdzielę. Okej. A więc atakuje swoją halabardą. Jest, ten. Odcinasz mi rękę. 28. O, aha. Ile masz klasy pancerza? 19. Uff. Było blisko. Naprawdę było blisko. Dobrze, ale zadaję ci 8 punktów obrażeń. Także mi się zmarło. Już biegnę. Man down. Adara osuwa się na ziemię. Jest mam nadzieję, w momencie, że... umierająca jeden. Widząc to, krzyczę... Nie! Nie twoja tura, nie krzycz. Dobrze. I tenże szkielet, który właśnie powalił Adarę, szczerzy się w stronę Alaka. Ale się cały czas strzeżam. Próbuję go uderzyć halabardą, to jest 26. Trafia go, zadając mu 7 punktów obrażeń. I Alak wykonuje rzut na wolę. Czuje się ok. I drugi raz to samo. Naturalna 20. A więc zadaję obrażeń... 16. Cios halabardą wbił się w obojczyk Alakowi. Alak tylko krzyknął i osunął się również na ziemię. I trzecią akcją szkielet patrzy się na Alaka, patrzy się na Adarę, podnosi swoją halabardę, żeby dźgnąć leżącą na ziemi Adarę. Nie! What the hell? I teraz tak, w momencie, kiedy ktoś leży, jest nieprzytomny, jest oczywiście nieprzygotowany, to jest minus 2 do klasy pancerza, ale przez to, że jest się nieprzytomnym, jest dodatkowe minus 4, czyli jest to minus 6 do klasy pancerza. Ile masz klasy pancerza? 19. 19 minus 6 to jest 13, z tym, że ten szkielet w tym momencie ma minus 10 do ataku. Kto wie? Na pewno nie jest ten automatyczny sukces, jak ktoś jest nieprzytomny? Nie.
Nie, zawsze jest szansa, że na przykład trafi w takie miejsce na zbroi, że się nie przebije, albo... A no, w sumie. No wiesz, są różne możliwości. Tu nie ma czegoś takiego jak dobicie, tak jak było w dedekach. Po prostu jeżeli trafi, to jej wartość umierająca zwiększa się o 1. Jeżeli trafi krytycznie, ta wartość zwiększa się o 2. Okej, okay. 13, tak? To powiem wam, że z minus 10 ten szkielet nadal ma plus 1 do ataku. Wyrzuciłem 7. Dobrze. Trafił siebie samego? Rakun. Rakun na wakacjach w ogóle w drugim końcu pomieszczenia. Ja tutaj jestem strategiem. I ja analizuję sytuację. Uciekasz? No w sumie bliżej mam do drzwi. Nie, ja bym się chciał podkraść, czyli dwiema akcjami. Na dwa rzuty bym musiał? Wystarczy jeden. Okej, okay, to podkraść się do kąta. Rogu właściwie, czyli tutaj. Tak. 8. Naturalna jedynka. To jest naturalna jedynka. Nie wiem na co stanąłeś, ale narobiłeś strasznego hałasu. Ten szkielet dobrze wie, że tam jesteś. Okej. Okay. No to nie ma sensu się już chować. To zacznę od schowania rapieru. Okay. I to koniec. Rolf. Teraz możesz się drzeć. Nie. Co ty, Czubaka? Widząc jak powoli nasza sytuacja się nie polepsza. A właśnie, Alak, on nie jest ustabilizowany, on jest umierający, nie? Nie, oboje są umierający. Ale wiedząc też dobrze, że nie ma co podbiegać tam i nagle ich leczyć, bo się wystawię na ataki wroga, postanawiam sięgnąć po ostatnią część mocy Kaidena. Będę używał leczenia przeciwko temu kościotrupowi. Czyli celujesz tylko w niego? Tylko w niego. Okej. Okay. I powiedz mi, jaka jest skala twojego zaklęcia? To może zanim w ogóle rzucę, w takim razie jeszcze rzucę moim tekstem, żeby spotęgować siłę. Więc dawaj. Biada wam, kościotrupy, Kaiden dobierze się wam do dupy. W tym momencie... Oj, tam do miednicy. Ale by się nie rymowało. No, rzucaj. Dobra, najpierw rzucę na wytrwałość. Widzę, że to jest 17. Dobra, rzucam. 20, nienaturalne, po prostu 20, czyli udało mi się oberwę połowę obrażeń. A ile zadajesz? To jest 3, ale plus 8 jeszcze z tego, że to jest na zasięg. Czyli de facto... 11 i połowa, 11. Ponieważ udał się rzut obronny na wytrwałość, czyli 5. Tylko pytanie teraz, czy mogę rzut za obrażenia przerzucić z Hero Pointa? Możesz. W takim razie będę chciał to zrobić. Czyli jeszcze raz K10. Rzuć K10, proszę bardzo. Pierwszy raz ktoś używa Hero Pointa. 7 plus 8 to mamy 15. 15 na pół, pewnie zaokrąglone 7. W dół. To jest 7. To jest 7. Proszę bardzo, powiedz jak go wykańczasz. W tym momencie taka wiązka światła wypala mu całą klatkę piersiową, znaczy ten szkielet, który mu został, i rozpada się w tym swoim już przestarzałym pancerzu. Dobrze, a więc Adara rzuć na stabilizację, to jest po prostu K20. Musi być 11 lub więcej, ja rzucę za Alaka. 6! 6, czyli Adara ma status umierająca 2 w tym momencie. Alak się ustabilizował. Dobrze, co robicie? Jesteśmy już poza walką, tak? Tak. Dobra, ja podbiegam szybko do Adary. I no, ja używam... podbiegam razem z Olofem do obojga. Patrząc, ja podbiegam szybko stanie. Do Adary. Ja podbiegam lutować zwłoki, bo w sumie nie pomogę za bardzo z leczeniem. Zwłoki, zwłok właściwie. I rzucam stabilizację na Adarę. Masz tułyk samogonu. Uratuję cię od zgonu. Ragdar, mimo że do końca nie wie jak pomóc, to jednak stara się z całych sił Rolfowi dopomóc w leczeniu obojga. Dobrze, więc najpierw chleb, bo... rzucasz na stabilizację, znaczy nie rzucasz, po prostu stabilizujesz Adarę, więc oboje są ustabilizowani, ale leżą nieprzytomni. W takim razie staram się... Oj, przesuń się Ragdar, ja tam sobie tam stanę sobie między nimi, będę miał... Albo dobra, inaczej, tutaj, dobra. Niech klęczę między nimi, już w momencie, kiedy są ustabilizowani. Z tego, co pamiętam,
Chyba nie leczyłem ani jednego, ani drugiego. W takim razie staram się po prostu użyć pierwszej pomocy. Mogę użyć jakoś akcji pomocy? Możesz rzucić na medycynę, jeżeli chcesz pomóc. Adarę leczyłem. Tak, wydaje mi się, że Adarę tak, Alaka nie. Alaka nie leczyłem, Adarę leczyłem, ale w takim razie przy Adarze użyję po prostu tej medycyny bitewnej. Proszę bardzo. Okej, dobrze, więc Ragdar rzuci na medycynę, żeby zobaczyć, czy pomogłeś. Nie pomogłeś. 8, gdzie sadziłem chleb? Nie, sobie w oko. Nie pomogłeś. W takim razie Rolf rzuć 2 razy za medycynę, raz na Adarę, raz na Alaka. Zobaczmy. Dobra, najpierw za Alaka. Błagam nie jedynka. Najpierw Alak. Nadal jest nieprzytomny. Teraz na Adarę. Medycyna. No co to ma być? A nie, 15, dobrze, idealnie. Dobrze, lecz. Z tego co pamiętam, 2K8. 2K8. 10. 10. A więc opatrzyłeś rany Adarze. Teraz jeszcze jest pytanie, czy mogę w takim razie przy nieudanej próbie zwykłej medycyny jeszcze użyć medycyny bitewnej na Alaku? Możesz. Dobra, w takim razie staram się, ściągam z niego te wszystkie bandaże, które się nie udało pozakładać tak jak powinienem i jeszcze raz się do tego zabieram. Mogę mu jeszcze raz pomóc? Możesz próbować, tylko nie pogorsz tego. Tak, chleb! Jezus Maria, weź te okruszki. 19! Dobrze, dodaj +1, Rolf sobie do rzutu z tego. Rzetni. Słodecznik. Co, naturalna jedynka?! Jak? Coś ty się robić? Ty właśnie go zabiłeś? Nie no, skarba. Nie, ty chujowy chileże! Znaczy wiesz, on wyznaje innego boga, to jest przeznaczenie. Ale mój chleb! W momencie, kiedy bandażowałeś mu ranę, tą, którą zadał mu szkielet, tą przy obojczyku, gdzieś tam omsknął ci się palec, gdzieś zahaczyłeś o jakąś żyłę, coś przerwałeś, krwawienie zaczęło się na nowo. Rozumiem, że możesz rzucić jeszcze raz stabilizację na niego. W każdym razie będzie miał status ranny 2 przez to już, bo raz się ustabilizował, teraz to będzie drugi raz. Tak, rzucam na niego stabilizację, w tym momencie tak z takim wybuchem odchodzę od niego. Nie, ja go już nie dotykam, ja róbcie z nim co chcecie. Ale Strolfie, no błędy się zdarzają nawet i największym specjalistom, a akurat z całej naszej gromadki, no to jedynie ty znasz się na leczeniu. Kaiden najwidoczniej nie chce, żeby był zdrowy, tak? To jest znak. Jakim jesteś kapłanem, że nawet śmiesz tak mówić? Na pewno to nie jest wina Kaidena, prędzej już jakichś mrocznych mocy, może które zakleły te kości, żeby nas zaatakowały, może blokują częściowo moc Kaidena. Jestem za tym, żeby odpocząć tutaj, w tym pomieszczeniu obok. Jakby nie było Adara, ponieważ odzyskałaś punkty wytrzymałości, więc też nie jesteś już nieprzytomna, ocknęłaś się. No, Adaro, mam nadzieję, że teraz masz nauczkę, żeby nie szarżować po nieznanym terytorium. Ja tylko patrzę na ciebie z pogardą. To wciągamy Alaka na ten stół okrągły? No, chyba tak. To ja chcę żeberko. Czyli chcecie się zabarykadować w tym pomieszczeniu obok, tak? Tak. W sumie niegłupym pomysłem byłoby po prostu pójść do Breachill tym tunelem? To jest kawałek. No właśnie. No dobra, to zostajemy tutaj. A przypuszczam, że jakbyśmy go ciągnęli zapięte, to w końcu by uderzył o coś głową i umarł. No musielibyście go najpierw zanieść, to on jednak jest w pełnej zbroi płytowej, to jest ciężkie. Dobrze, jeszcze wrócę do tego, że Rakon powiedział, że patrzył, co było przy szkieletach, no więc każdy ze szkieletów ma krótki łuk, każdy ze szkieletów ma sejmitar. Wyjątkiem jest ten, który miał na sobie zbroję piekielnych rycerzy. On ma na sobie zbroję półpłytową i halabardę, która emanuje pewnego rodzaju, no delikatną magią. Ja się dzielę drużyną. Identyfikuję halabardę. Nawet nie rzucaj na arkana, po prostu jest to halabarda +1. Nice. Czyli chcecie w tym pomieszczeniu odpocząć, tak? Tak. Przy okazji barykadujemy drzwi wszystkie. Ja nie dotykam drzwi. Ja nie zabarykaduję. Nie. No, Ragnar barykaduje. Ja mam dziurawe ręce. No, rzuć tylko raz na atletykę, kto barykaduje drzwi. Ja pozwalam Adarze odpocząć. Ja mam 9 w atletyce.
O tym mówiłem. Półka spada na tego, na Alaka. Boże. Nie, próbowałeś przesunąć jakąś półkę, próbowałeś czymś zastawić, że nie jesteś w stanie niczego przesunąć w tym pomieszczeniu. Te półki są dla ciebie za ciężkie. I teraz słyszę Adara takie... Już żyje, Adara patrzy na niego z pogardą. Dokładnie. Ragnar nie patrzy się na Adarę. Jak będziemy odpoczywać, to ja biorę sobie czaszkę jedną do grawerowania. Ja się zastanawiam, czy się wróci po swój rapier, ale chyba go tam zostawię na ten moment. Rakunie, no myślę, że jak Alak się w końcu obudzi, no nie będzie mu miło, widząc, że bezcześcisz zwłoki jego pobratymców. To... Chciałem serduszko namalować. Weź no dobra, osoba, odrzucam ją z powrotem. Lecz jednak wśród kulturze ludzkiej takie gesty no nie są brane jako miłe. Powiedział ten, co ma kości w włosach, nie? Zdycham i rzucam ją za plecy. A co zwierzęce, nie ludzkie? Zwierzęta cię muszą kochać. O, chalisz mi ją. Ubiry się urwał, chciał się ze mną bawić. Rozkładacie swoje rzeczy w tym niewielkim pomieszczeniu. Co robicie z Alakiem, który nadal jest nieprzytomny i w bardzo kiepskim stanie? Znaczy, no mogę ja staram się tam na niego gdzieś tam zerkać, nie? Znaczy, inaczej, jeśli będziemy tutaj czekać dłużej niż godzinę, to ja mogę znowu w trakcie tej godziny powtarzać się go wyleczyć. To jest moje pytanie, ile chcecie tutaj odpocząć? No ja bym powiedział, że spokojnie jest 2 godziny. Albo inaczej, co najmniej godzinę. Okej, okay, no dobra. Po godzinie się okaże, jak dobrą robotę odwali Rolf. No to powiedzmy, że odpoczywacie tutaj godzinę. Siedzicie, przeglądacie rzeczy, które pozbieraliście do tej pory. No właśnie, myślę, że Ragnar wykorzystuje tą całą sytuację, żeby, bo tu były jakieś książki jakieś do czytania, jakieś dokumenty, tak? No były. No to przegląda je w ciągu tej godziny. Okej, okay, to ja w trakcie tej godziny, bo skoro już Rakuna, Adarę... znaczy powiedzmy, że pod koniec tej godziny staram się wszystkich powa... Również siebie. No to rzuć po prostu 4 razy na medycynę, zaczniemy od Rakuna i będziemy iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Okej, czyli tak. Rakun 16. 23 łącznie. Alak. Czyli tak, 23, 22. Adara 10. Wybacz. Aha. I na siebie. Naturalna jedynka. A, okay. Czyli ja wiem, że co czwarty rzut... Wlałeś mi kosturkę do złego otworu. Dobra, więc tak, to teraz za Rakuna rzuć 2k8, żeby wyleczyć. Masz przyjacielu. 7. Za Alaka. Za mamusia. Za siebie rzuć 1k8. Nie mów mi tak. Jak nie? To taka mała opcja. 1, dobrze, przynajmniej tyle. Byłeś chyba na tyle zdenerwowany tą całą akcją ze szkieletami, że sam siebie nie byłeś w stanie porządnie zabandażować i tylko rozdrapałeś skalpel sobie jedną ci na stopę upadł. Więc Adara? Opatrzyłeś... Adara nie udało tylko zabandażował, ale bardzo, bardzo nieumiejętnie. Dobrze, więc Alak ocknął się. Dyszy ciężko. Czy udało się? Tak, tak. Jak się czujesz, Alaku? O, boli. Masz trochę chleba. To ci ulży. Szlapluj! Wow. Co za... Ze smalcem? Co za pół ork. Wow. To jeszcze idź po tamte ptaki, rozpalmy ognisko. Ej, to jest bardzo dobry pomysł. Tak, rozpalmy ognisko w tunelu. Alak ocknął się, podnosi się lekko na nogi, widać, że nadal jest w bardzo złym stanie. I tak jak powiedziałem, ten status... teraz to było normalne już leczenie, prawda? To było normalne, więc tak, z niego tak, ten tak. Status rannego zejdzie, z Adary niestety nie. Przynajmniej nie na razie. I prosiłbym wszystkich, żeby rzucili na wolę. O Jezu. Co? Ja wolę nie. 21. Ja wolę. 15. 20. 14. 14, 20, 15, 21 i ja rzucę jeszcze za Alaka. Wyrzuciłem 18. Wszystkie światła, które mieliście na sobie, wszystkie tańczące światła Ragdara nagle gasną.
robi się naprawdę ciemno. Moje też, tak? To światło? Twoje też gaśnie. I powiem ja więcej, nawet rakun, który potrafi widzieć w ciemności, w tym momencie nic nie widzi. Mój alarm się nie uruchomił? Nie. Nic nie widzi. I wszyscy opadacie na ziemię i czujecie się tak, jakby coś was przyciskało do podłogi. Paraliż senny. I nie możecie się odezwać, nie możecie się ruszyć, żadne z was. Próbujecie rozluźnić palce, próbujecie zgiąć nogi w kolanach, próbujecie zrobić cokolwiek, ale nie możecie. I najpierw, Ragdar, ty słyszysz głos swojej matki, która krzyczy przeraźliwie i woła twoje imię. Słyszysz tylko Ragdar? Ragdar, smok! A potem słyszysz ryk i czujesz zapach spalenizny. Rakun, ty znowu słyszysz dźwięk metalowych krat zamykających się gdzieś w pobliżu. Czujesz w ustach smak krwi, czujesz metal. Adara, ty czujesz przeraźliwe zimno. Czujesz, jak twoje nogi delikatnie mrowieją. Wiesz, że to są oznaki zbliżającego się odmrożenia i słyszysz krzyk. Natomiast Rolf, ty zapadasz w głęboki sen. I widzisz miasto. Wydaje się, jakbyś nad nim dryfował. Widzisz je od góry i obniżasz się coraz bardziej i bardziej. Jest noc i tylko księżyc przebija się żółtawym światłem przez bardzo rzadkie chmury. A nocną ciszę przerywają tylko spółkujące gdzieś koty, które milkną po chwili przepłoszone jakimś głośnym szczekaniem. I widzisz ciasną uliczkę. Przez tą uliczkę idą dwie osoby trzymające się za ręce. Jedna jest wyższa, muskularna, druga jest niewysoka i bardzo szczupła. Ta pierwsza to potężny mężczyzna i widzisz, że w jednej ze swoich dłoni trzyma kosz przykryty jakąś szmatą, jakimś płótnem. Oboje skręcają kilka razy, uważnie obserwując otoczenie to w lewo, to w prawo, zmieniając co chwilę uliczkę. Nagle drobna kobieta przystaje i zatrzymuje swojego towarzysza. A Arturiusie, jesteś pewien, że tego chcemy? Odzywa się, ma lekko wysoki, ale dość miękki głos. Czy jestem pewien? Oczywiście, że tak. Odpowiada jej towarzysz o wiele niższym tonem. Znasz warunki, możemy mieszkać w obietnicy, na Hermei. Dodaje bardzo podekscytowany. Tak, ale wyrzeczenie się wszystkiego łącznie z... I tu przerywa, patrząc na koszyk. Ja nadal mam wątpliwości. Mężczyzna odstawia kosz na stopniach prowadzących do drewnianych drzwi pomalowanych na biało. Patrzy się w oczy kobiety i ponownie się odzywa. Rozmawialiśmy o tym, dyskutowaliśmy przecież tygodniami, a decyzję podjęliśmy wspólnie i wiesz, że jutro wyruszamy. Kara, musimy to zrobić. Jego głos obniża się do szeptu. Mamy zapewnione nowe, świeże miejsce w obietnicy, jako nieobarczeni niczym obywatele. To jest ostatni etap, który nam został i nic więcej nie mamy. I pokazuje na zawiniątko w koszyku. Kobieta ociera łzę i lekko muska płótno. Żegnaj. Mam nadzieję, że kiedyś nam wybaczysz. I oboje odwracają się, chwytają się za ręce i znikają w ciemności miasta. A ty widzisz, ciągle patrząc z góry na to wszystko, ten koszyk i widzisz, że w koszyku zaczyna się coś ruszać i lekko popiskiwać. I patrzysz na drzwi, które są tuż obok, te białe drzwi, na których jest tylko tabliczka z dwoma słowami.
sierociniec Kailena. A my widzimy się za tydzień. Moje rodzice! Smutno mi, Maciek jest już okropny. Proszę, to nie jak jego rodzice!